Wieczorem się odbył apel wieczorny. Ja zamglałem wtedy z głodu. Straciłem przytomność. Chłopcy mi podnieśli tak, żeby główka wystawała tylko moja. Jak oprzytomniałem, to brat powiada, nie ma co, uciekamy. Grupa tych, umówmy się, 900 warszawiaków odegrała bardzo dużą rolę w poważnych zmianach, jakie nastąpiły w obozie wśród więźniów i administracji obozowej. Jakbyśmy byli na kwarantannie, to Niemcy od nas wymagali tylko dwóch rzeczy. Gimnastyki codziennej, lepszej, różniejszej, mniej lub bardziej złośliwie, ale gimnastyki. Kłócanie, tam taka ta żabka, te wyrzucanie rękę w przód, ręce w dół, takie różne, padnij i powstań. To normalna rzecz przy gimnastyce, nikogo to nie dziwiło. Wykonywaliśmy to ze spokojem ducha. Natomiast w czasie tego kazali maszerować, żeby chodzić dookoła tam tych baraków naszych, to w pewnym momencie oni nam pierwszego dnia czy drugiego ten nasz stubowy powiedział śpiewać. No to jak śpiewać? To myśmy zaczęli śpiewać. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie, odpocz i tak dalej. Znane piosenki legionowe, znane piosenki wojenne, wojskowe sprzed wojny, znane piosenki z okupacji. I to słyszał cały obóz, który osłupiał ze zdumienia. Niemcy nie rozumieli, co my śpiewamy. Ale koledzy Polacy, siedzący tam rok, dwa, pięć wcześniej, to słyszeli i rozumieli, znali te słowa i nabrali do nas szacunku. Nasi chłopcy tej pierwszej grupy przede wszystkim, ale z drugiej też, natychmiast zorganizowali się w konspiracyjną komórkę. Komórka wojskowa, która szykuje się do w razie czego do buntu, gdyby była potrzeba w przypadku jakiejś raptownej próby likwidacji obozu, która zajmowała się zdobywaniem broni, bo do obozu przyjeżdżała uszkodzona broń niemiecka, żeby ją zreperować. Polak potrafił i w obozie, i te karabiny, i te pistolety wynosili, chowali i byliśmy uzbrojeni. Tych takich gotowych do przyszłej ewentualnej walki, którym można było zapewnić jaką taką uzbrojenie, to w 30-tysięcznym obozie było takich 200. Troszkę mało. Mój brat bardzo aktywnie był w tej konspiracji zaangażowany. W krew mu to weszło i świadomość, że czeka go wyrok śmierci. Że nic nie może gorszego już czekać, więc dlaczego ma nie walczyć dalej? Nawiązali kontakt z Rosjanami, którzy byli świetnie zorganizowani i też uzbrojeni. Jeńcy wojenni mieli swoich oficerów, jeńców, normalną Armię Czerwoną w obozie. Raz u nich znaleźli pistolet i powiesili połowę ich tam, czy pozabijali, bo nie pamiętam dokładnie. I Rosjanie powiedzieli, my jesteśmy gotowi z wami, jak będzie potrzeba. Mogło się uratować tych 200 Polaków i tych 200 Rosjan. Mogło dotrzeć jakimś cudem, nie wiadomo jakim, ale załóżmy, do lasu, do partyzantki. A co zresztą? Tam zostało 29 800 więźniów. Co zresztą? Zagrałyby wtedy karabiny maszynowe ustawione na wieżyczkach. Bo przecież my byśmy się z bronią rzucili, żeby się przebić i uciec. I zapadła decyzja, mądra decyzja, mądrych ludzi, że nie wolno tamtego robić, bo nam może się uda, ale tym, co pozostaną, na pewno nie. Trafiłem do kolumny leśnej, Waldkolony się to nazywało, która miała zaszczyt, nazwijmy to tak, chwalić się największą śmiertelnością procentową. Że ci, którzy skierowani zostali do tej kolumny, do tej Waldkolony, to niemal codziennie przenoszono na, nazwijmy to, noszach, czyli na dwóch gałęziach trupa, który tam zginął, umarł, zdechł, zakatowany, zabity, nieważne,
w każdym razie trupa z powrotem na obóz, bo ilu wyszło, tyle musiało wrócić. Na placu apelowym, między barakami, wieszano ludzi publicznie, co przyjmowane było przez więźniów i przeze mnie osobiście też, nie jako tragedię mordowania człowieka niewinnego, ale że tego dnia nie będziemy mieli zupy, że bez obiadu, bo my musimy wyjść i czekać, aż go powieszą. A przerwa była krótka i trzeba było po przerwie obiadowej wracać z powrotem do pracy. W niedzielne popołudnia już tych egzekucji raczej nie było. Mieliśmy wolne, ja na takim spacerku w niedzielne popołudniu. Nie tyle ja jego, ile on mnie zobaczył. Użyję słowo kolega, chociaż był dużo starszy ode mnie. Zawołał mnie po imieniu. To się rzadko zdarzało w obozie. I spojrzał na mnie i powiedział: no chłopie, ciebie to za chwilę wykończą. Przecież ty tu wyglądasz jak muzułman. Było to określenie faceta, który już opadał z sił i bliski był śmierci. I powiedział: słuchaj, jest jedyne wyjście. Ty musisz coś sobie zrobić, nie wiem co, żebyś trafił do szpitala, bo ja jako lekarz pracuję w szpitalu więziennym dla więźniów, takich jak ty. Dużo tam nie możemy zrobić, ale zawsze jakoś taką pomagamy, żeby ratować to życie. To musisz coś zrobić, tu mi zostało. No i zrobiłem. Rzuciłem sobie na ziemię, na nogę, belę drzewa i zgniotłem. Na szczęście, bo ja mam szczęście, parę razy jeszcze, ta bela drzewa spadła tylko tak, że mi zmiażdżyła dwa palce. Ten duży tutaj, od palca prawej nogi, całkowicie zmiażdżyła i zahaczyła o ten obok. No ale zmiażdżona noga, ja nie mogę pracować. Zgłaszam fakt do mojego kapo i mówię, że ja już nie wyjdę na dół, nie wyciągnę nic, bo ja nogi nie noga. No to ty już nie pracuj, ale następnego dnia rano zgłoś się do szpitala. Ja tylko na to czekałem. Raz na tydzień, czy tam dwa razy w tygodniu, tego już nie powiem, jak często przychodził lekarz SS-man, który sprawdzał, co to za chorzy leżą, czy się nadają jeszcze do pracy, to do roboty, czy się już do niczego nie nadają, to do takiego specjalnego baraku, gdzie ludzie umierali czekając na śmierć, bez kłody, bez jedzenia. I ten mój lekarz udowadniał temu SS-manowi, że ja już za chwilę będę mógł pójść do roboty. No przecież proszę pan, zobaczy panie tam obersturmführerze, jak to się ładnie goi, to już będzie dobrze. Jak tylko on poszedł, to on mnie znowu rozrywał, to żebym leżał jeszcze następny tydzień, czy następne 5 dni na tym ładnym, dobrym łóżku i jadł tą dobrą zupkę. No i ten sposób on mnie uratował. Nic z tego, nic owego, zaczynamy, w obozie słychać armaty, strzelają Rosjanie. Już są blisko, to już się zbliża, proszę panią, maj i styczeń. Już te wszystkie sprawy najważniejsze Niemcy pozałatwiali. Himmler powiedział, likwidujemy obozy, nie zostawiamy żadnych śladów, żeby nas nie oskarżali o jakieś dziwne pretensje, że my tu takie mieliśmy obozy. No i rozpoczęła się ewakuacja obozu. Wszystkich obozów koncentracyjnych, jakie były w Europie. Sporo to ludzi było do przegnania na zachód. Przez ten teren niemiecki szliśmy wśród Niemców jeszcze. Jeszcze tych, którzy byli mieszkańcami Prus Wschodnich, ale czuli się Niemcami, którzy niestety brali też udział bezpośrednio w mordowaniu Polaków w pierwszych dniach wojny wrześniu 1939 roku. No ale potem wkroczyli już na dawne polskie tereny Pomorza, gdzie już mieszkali Kaszubi, którzy często mieli wśród swoich bliskich więźniów w Stutthofie, dla których słowo Stutthof znaczyło to samo, co dla nas, którzy starali nam się pomóc. Kobiety, wieśniaczki, czy nawet mieszkanki jakichś większego miasteczka targają ten kocioł z jakąś ugotowaną zupą
stawiają, są chochlą i mają nawet miseczki, żeby nas karmić, dać. A podchodzi SS-man i jedną nogą kopie ten kocioł i rozlewa go na śnieg. Była pomidorowa, nie ma pomidorowej. Miało być jedzenie, nie ma jedzenia. Ale trzeba iść dalej. Już ludzie tracili siły. Już przyszedł rozkaz dla SS-manów, że kto padnie, trzeba go dobić. Już zaczęły padać strzały z tyłu za nami. Znów o jednego nas mniej. Znów jeszcze jednego nas mniej, a my idziemy dalej po tym śniegu, bez jedzenia. Idziemy. I tak żeśmy szli, proszę Panią, do 8 lutego, od 25 stycznia. Prawie 2 tygodnie. I te trupy, które padały, padały. Do nas tej SS-mani strzelali ze swoich korbinów pojedynczo. Ale ci, którzy doszli w kolumnie jeszcze w całości do Wejherowa, to otworzyli do nich ogień z karabinów maszynowych. Po prostu jak leć. Jakoś żeśmy dotargali siebie, bo jak to powiedzieć inaczej, po tym śniegu i głodni, więc zmarznięci, do obozu letniego dla młodzieży Hitlerjugend. Nie pamiętam, czy drugiego, czy pierwszego, czy trzeciego dnia naszego tam pobytu, gnieżdżenia się, przez megafon, bo teren dawnego obozu był zradiofonizowany na ówczesne czasy, odezwał się głos komendanta tego naszego transportu. Hebelnachtor. Nazwisko Hebelnachtor, do bramy. Mój brat, który miał świetną pamięć, historyka, co udowodnił swoją pracą naukową, wiedział, że jedna z córek Hebla, Iza, wyszła za naszego brata ciotecznego. I że jej brat rodzony, tej Izy, był z nami w obozie w Stutthofie, ale myśmy nie wiedzieli ani na którym bloku, ani który numer, a nazwiska nie istniały. Ale jak usłyszał Hebelnachtor, to on pobiegł. A przy bramie stała dziewczynka, przepraszam, malutka gówniara, w mundurze Hitlerjugend. I do mojego brata po niemiecku, a on dobrze mówił, że ona wołała tu przecież swojego brata Hebla, mówiła jakie imię. A mój brat jej odpowiada, że tu jej brata po niemiecku nie ma, no bo SS-man pan stoi, że musiał wyjść z obozu w innej kolumnie, ale go tu na pewno nie ma. Także nie ma ona go co szukać, może spróbuje gdzie indziej. A ona wtedy odezwała się po polsku do mojego brata i powiada, słuchaj, ja przyjechałam z paczką, to ty ją weź tą paczkę, może wam się przyda, na cokolwiek coś zjecie, a poza tym zapamiętaj, jest taka miejscowość, taka, tak się nazywa, ulica taka, taka, numer domu taki, a taki, uciekajcie, ja tam na was czekam. Wieczorem się odbył apel wieczorny, ja zamglałem wtedy z głodu, straciłem przytomność, chłopcy mi podnieśli, koledzy, tak, żeby główka wystawała tylko moja. Jak oprzytomniałem, to brat powiada, nie ma co, uciekamy. Mamy adres, na pewno trafimy, uciekamy. No raz kozie śmierć, nie ma co ryzykować. Jeżeli nie spróbujemy szczęścia, to i tak nas tu przecież nic innego nie czeka jak śmierć. Dogadał się z dwoma kolegami z Gdyni, którzy się chętnie zgodzili na tą ucieczkę z nami, że oni powiedzieli, że oni zegarkiem czy czymś tam z obozu, który wynieśli, już jednego posterunkowego w tej nocy nie tyle przekupili, ile prosili, żeby nie patrzył w lewo, a tylko w prawo. I on im to obiecał, że trzeba ryzykować. Nie mamy innego wyjścia. No i myśmy poszli w ten las. Ogrodzenia nie było.
Mróz jak cholera. Śnieg nie powiem po pas, ale po kolana na pewno. Szliśmy całą noc, ale chodzili w kółko. Myśmy uszli może z kilometr, może z dwa. I w końcu nad ranem, jak już się zbliżała noc ku końcowi, ci nasi koledzy z obozu, ci gdynianie, powiadają, słuchajcie, to nie ma sensu, my tak chodzimy i chodzimy w czwórkę, każdy ma inny pomysł w lewo czy w prawo, musimy się rozdzielić. Krzysiu, ty, Krzysztof, ty idź z bratem, a ja pójdę z tym, my w lewo, ty w prawo.